Temu jeżdżąc sobie po Zagłębiu, byłam zdziwiona, że u nich w miastach jest 30 na godzinę. Było to dla mnie szokujące i w ogóle w Warszawie jeszcze nawet nie było 50 wtedy. To szybciej się chodzi. No, nie wiedziałam po co. Ale jak popatrzyłam w te statystyki, to jestem pewna już tego, że mieli rację. I tego, że w Warszawie też jednak są takie miejsca, skwery, są kawiarnie przy samych ulicach, są takie miejsca, w których jednak powinno być ograniczenie do 30. A to tylko i wyłącznie dlatego, żeby tych pieszych ochronić. Bo samochód, nawet jeżeli ma jakieś tam udogodnienia i dohamowuje, jak na przykład Volvo, jak na przykład Mazda, które są tak już nastawione na ochronę pieszego, że poniżej 50 na godzinę same wyhamowują. I tutaj badania NCAP, to jest taka organizacja, która bada samochody, czy one są bezpieczne, czy nie są, stawia bardzo duży nacisk ostatnio właśnie na pieszych, na to, żebyśmy idąc ulicą, szczególnie przy takich skwerach, bo teraz są modne te śniadania na trawie, widziałam tam na Żoliborzu. No to dobrze, to na trawie można poleżeć. I nie tylko. No, ale trzeba dojść, tak? I taki idący z jedzeniem, to w ogóle nie patrzy. Reklama. Kroger prezentuje prosty przepis na dzień bez nerwów. Aby nasz dzień przebiegał bez nerwów, sięgamy po szklankę z wodą oraz tabletki musujące Kroger Magnes z witaminą B6. Wrzucamy tabletkę do szklanki, a następnie pijemy, delektując się cytrynowym smakiem. Teraz nasz organizm szybciej przyswoi magnes, a my ze spokojem możemy przystąpić do codziennych obowiązków. Kroger Magnes z witaminą B6. Suplement diety dostępny w Twoim sklepie, także w wersji Forte i Skurcz. Kroger, ciesz się zdrowiem! Z myślą o kibicach. Już teraz w Lidlu. Tydzień piłkarski, a w nim t-shirt dziecięcy 15,99. T-shirt damski lub męski 19,99. Spodenki damskie lub męskie od 24,99. Lidl. Oficjalny sklep z licencjonowanymi produktami UEFA Euro 2016. Cel. Kobieta wychodzi z klubu fitness i idzie w kierunku biura w butach na wysokim obcasie. Przyjąłem cel namierzony. Przechodzę do ataku. Każdy z nas może stać się celem bolesnych skurczy łydek. Dlatego nie czekaj i sięgnij po suplement diety Zdrowit Skurcz. Zdrowit Skurcz zawiera unikalną kompozycję 4 składników aktywnych, dzięki której szybko pozbędziesz się bolącego problemu. Zdrowit Skurcz. Nie daj się złapać. Zdrowit Skurcz. Dostępny w aptece. Oferta 1 plus 1 w Superfarm. Od 2 do 5 czerwca kupując jeden produkt z kartą Lifestyle, drugi otrzymasz za grosz. Akcja dotyczy produktów marki Life, Scholl, OB oraz plastrów opatrunkowych marek Viscoplast, Peak i Salvequick. Szczegóły promocji w drogeriach Superfarm. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Jak działa program Peugeot Perfect Drive? Wchodzisz, podpisujesz, odjeżdżasz. Ciesz się jazdą Peugeot 308 bez wpłaty własnej. Peugeot 308 w ofercie Perfect Drive. Już od 599 zł netto miesięcznie. Peugeot Perfect Drive. Emocje od ręki. Sprawdź na peugeot.pl. Dobrze jest mistrzowsko przygotować się do kibicowania. Ciesz się atrakcyjną ofertą telewizorów Sony i Sharp, które są teraz o 20% tańsze. Tesco. Ciesz się tym, co dobre. W Szwecji głośno jest na festiwalu stepowania. A u nas jest głośno o odlotowym festiwalu cenowym LOTU. Tylko do 7 czerwca loty w obie strony już od 199 zł. Kup bilet na lot.com lub zadzwoń 801-703-703. Promocja? Nie! Mega promocja w Stokrotce! Papier toaletowy Camilla 9,99. Papier 16 rolek tylko 9,99. Rób zakupy, zbieraj znaczki i kupuj produkty Ambition Granit za połowę ceny. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Bieganie. Najlepiej długie dystanse. Doskonały sposób na to, żeby sprawdzić samego siebie i pokonać słabości. Skłosz, bo można dobrze się wypocić i odreagować codzienny stres. Wycieczki rowerowe. Świetny sposób na to, by aktywnie spędzać czas z całą rodziną. Bez względu na to, jaki sport uprawiasz.
Pamiętaj o właściwym nawadnianiu organizmu. Sięgnij po Litorsal, który szybko gasi pragnienie, a dzięki zawartym składnikom uzupełnia minerały podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, stworzony z myślą o aktywnych. Litorsal, środek dietetyczny dostępny w aptece. Reklama. Tak gra na ZGOL. Gold. Największe przeboje wszechczasów. To jest Moto Warszawa w Radiu ZGOLD. Mirek Szczepanik, zapraszam. A zaczynamy od ulic 7 dokładnie, bo 7 ulic będzie wyremontowanych. Które ulice? O to zapytałem Karolinę Gałecką z Zarządu Dróg Miejskich. Sezon remontów w pełni. Oczywiście za nami już kilka kredowań, kilka wymienionych nawierzchni letni, między innymi na ulicy Gorzykowskiej, na ulicy Krasińskiego, na ulicy Rębielińskiej na Targówku, ale oczywiście to początek sezonu, ruszamy pełną parą do kolejnych frezowań, do kolejnej wymiany nawierzchni, do której już się przygotowujemy na 7 ulicach. Jeżeli chodzi o zaplanowane prace, to tak jak informowaliśmy z początkiem roku, te prace będziemy przeprowadzać w tym roku między innymi w Alei Niepodległości na odcinku od Wiktorskiej do Wilanowskiej, na ulicy Nowo-Ursynowskiej, na ulicy Gołkowskiej, Rudnickiej, Połczyńskiej, Strażackiej, Cyrulików. To są również między innymi te arterie, które zyskają nową, równą nawierzchnię w 2016 roku. I właśnie na te 7 ulic ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy, który w ramach prac 7 dni od podpisania umowy do 30 września tego roku przeprowadzi wymianę nawierzchni jezdni na tych wymienionych ulicach. 7 ulic, duży zakres prac. Chcemy, aby te drogi w Warszawie były nie tylko równe, ale przede wszystkim jakościowo dobrze wykonane. Dlatego zanim ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy, również te ulice były szczegółowo zbadane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Generalnie my jako Zarząd Dróg Miejskich właśnie przed ogłoszeniem przetargu zleciliśmy wykonanie ekspertyzy do Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Ekspertyzy, to znaczy każda z tych wymienionych ulic była sprawdzana, kontrolowana, badana pod kątem jakościowym, ponieważ każda ulica nie jest równa drugiej. Co za tym idzie? Ulica Cyrulików może być na przykład w o wiele gorszym stanie, czy warstwa ścieralna, czy warstwa wiążąca, niż na przykład ta warstwa na ulicy Połczyńskiej. Oczywiście mówimy tutaj przykładowo. W związku z tym, aby gruntownie i dokładnie przeprowadzić dany remont i wymianę nawierzchni jezdni, przed przystąpieniem prac zbadaliśmy szczegółowo każdą z 7 arterii po to, aby wiedzieć, w jaki sposób należycie przeprowadzić remont tej ulicy. Takie badania zostały przeprowadzane w tym roku. Oczywiście to nie są pierwsze badania, które w ogóle Zarząd Dróg Miejskich zlecał, ponieważ od wielu lat zlecamy wykonanie ekspertyz dróg do Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Natomiast rzeczywiście po raz pierwszy przed wykonaniem frezowania, czyli weekendowej wymiany nawierzchni jezdni, zleciliśmy wykonanie takiej ekspertyzy, która właśnie miała odpowiedzieć na pytanie, jaka droga, jak bardzo jest zniszczona, jak warstwa ścieralna i wiążąca są zdegradowane, tak aby móc ten remont przeprowadzić precyzyjnie, dokładnie, żeby w rezultacie frezowanie, które przeprowadzimy na tych 7 ulicach, było wykonane nie tylko dobrze, ale żeby później ta ulica i nawierzchnia służyły przez kolejnych od 8 do 10 lat, bo zakładamy, że po wymianie nawierzchni jezdni, mówimy tutaj o tej weekendowej frezowance, czyli o wymianie nawierzchni jezdni wiążącej i ścieralnej, na tyle od 8 do 10 lat powinna droga posłużyć kierowcom. Jeżeli chodzi o zakres prac, to oczywiście każda z tych 7 ulic została szczegółowo zbadana, została wykonana ekspertyza przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów i na tej podstawie mogliśmy szczegółowo przygotować zakres prac dla każdej z tych ulic. Oczywiście każda ulica była budowana w innym czasie, w innym okresie, ma inną degradację, w związku z tym tutaj szczegółowo dla każdej arterii jest przygotowany zakres prac, jakie prace należy przeprowadzić. I na przykład ulica Połczyńska na odcinku od Powstańców Śląskich do ulicy Szeligowskiej. Tutaj również szczegółowo została przygotowana informacja, co należy przeprowadzić, jaki zakres prac.
Do każdej remontowanej ulicy będziemy podchodzili indywidualnie. W przypadku weekendowego remontu, jeżeli chodzi o ulicę Cyrulików, tutaj ekspertyza Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wykazała jednoznacznie, że należy podnieść poziom jezdni od 6 do 12 cm, tak aby przedłużyć trwałość konstrukcji o około 8 lat. Oczywiście trwałość takiej naprawy wyniesie 8 lat, ale przy zastosowaniu ewentualnie jeszcze siatki szklanej nasączonej asfaltem należy się spodziewać, że ta żywotność jezdni zostanie przedłużona o kolejne 2-3 lata, czyli o 10-11 lat. Szklana siatka jest to nic innego jak siatka, która jest wkładziona na podbudowę jezdni przed wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej. Ta siatka daje przedłużenie żywotności jezdni, czyli daje gwarancję, że jezdnia będzie eksploatowana znacznie dłużej niż 8 lat. Między innymi o 2-3 lata ta żywotność jezdni jest przedłużana po zastosowaniu szklanej siatki. Kierowcy narzekają na zbyt wysokie progi zwalniające na ulicy Rembielińskiej. Kilka tygodni temu była wymieniana nawierzchnia jezdni. Przy okazji zamontowano też śpiących policjantów. Sęk w tym, że zmotoryzowani zahaczają o progi podwozie. Koło tego długiego starłem gumikiem o te progi. Także na pewno są cały czas. Wielokrotnie parkując tutaj słyszę, jak sobie ludzie podwozią obcierają. Także chyba troszeczkę nie na miejscu jednak. Progi są dobre na małych osiedlach. Tutaj bez sensu zupełnie. To nie jest droga osiedlowa, tylko normalna ulica. O progi zapytaliśmy więc Karolinę Gałecką z Zarządu Dróg Miejskich. Progi, które montujemy na stołecznych drogach, na drogach, które podlegają Zarządowi Dróg Miejskich, są to progi w pełni atestowane, progi, które posiadają aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, które są akceptowane zgodnie z przepisami, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury i podkreślam jeszcze raz, mają wszelkiego rodzaju potrzebne akceptacje, aprobaty techniczne. W związku z tym nie mówimy tutaj o sytuacji, kiedy Zarząd Dróg Miejskich zastosował progi niezgodne z aprobatą techniczną, niezgodne z przepisami, z rozporządzeniem ministra infrastruktury. Dlatego ciężko jest tutaj mówić o jakimkolwiek błędzie. Mamy wrażenie, że niektórzy z nas nie dorośli jeszcze mentalnościowo do tego, aby kosztem wygody poprawiać bezpieczeństwo na stołecznych drogach i nie tylko. Musi zginąć człowiek, aby niektórzy z nas zauważyli problem. I myślę, że tutaj jakby należy o tym dyskutować, ponieważ ja przypominam, że na skrzyżowaniu ulic Rembielińskiej z Pobożańską dochodziło do bardzo licznych kolizji, do potrąceń, do wypadków śmiertelnych. Przypominam również, że o progi spowalniające postulowali radni dzielnicy Targówek, mieszkańcy, że w pobliżu jest szkoła, jest przedszkole, że tak naprawdę z ulicy Pobożańskiej do momentu zastosowania i zamontowania progów było bardzo ciężko kierowcom wyjechać ze względu na duży, wzmożony ruch na ciągu ulicy Rembielińskiej. I z drugiej strony trzeba pamiętać właśnie przede wszystkim w pierwszej kolejności o tym aspekcie, że tam ginęli i byli potrącani ludzie, że w pobliżu jest szkoła i jest przedszkola, że na przejściu dla pieszych, które było i jest w dalszym ciągu bardzo mocno uczęszczane, dochodziło do wielu potrąceń, do zagrożenia życia ludzkiego. I teraz jeżeli my jako zarząd drogi stawiamy sobie po jednej stronie bezpieczeństwo, po drugiej stronie wygodę kierowców, to wybierzemy, tutaj mówię bez żadnej wątpliwości, bez cienia wątpliwości, wybierzemy bezpieczeństwo, bo nie chcemy patrzeć, aby na ulicy Rembielińskiej, na tym skrzyżowaniu wciąż ginęli ludzie. W związku z tym można śmiało postawić tezę, że w momencie, kiedy byśmy nie zamontowali tych progów, a ktoś by zginął w ciągu tego czasu, kiedy wyremontowaliśmy i wymieniliśmy nawierzchnię jezdni na ulicy Rembielińskiej, można śmiało postawić tezę, że dzisiaj głos podnosiliby ci, którzy uważaliby, że my jako Zarząd Dróg Miejskich nie zrobiliśmy nic, aby temu wypadkowi zapobiec. W związku z tym podkreślam, bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Tam naprawdę dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, do sytuacji, gdzie ginęli ludzie. W związku z tym nie możemy tutaj mówić o tym, że te progi nie spełniają swojego zadania. One spełniają swoje zadanie. Oczywiście trzeba zwolnić. Takie jest założenie przy progach spowalniających i w momencie, kiedy kierowca dostosuje swoją prędkość do znaku pionowego, do ograniczenia prędkości, które jest zastosowane na ulicy Rembielińskiej, czyli do 30 km na godzinę, nie możemy tutaj mówić o żadnym uszkodzeniu pojazdu. Nie możemy mówić tutaj, że kierowca uszkodzi sobie swój własny pojazd.
Jednocześnie informujemy, że do dzisiaj nie wpłynął do nas żaden wniosek od kierowcy z ewentualnymi roszczeniami. W związku z tym na chwilę obecną nie mamy kompletnie żadnych wniosków ze strony mieszkańców, ze strony kierowców, że akurat na tym progu spowalniającym uszkodzili sobie swój pojazd. Bezpieczeństwo to jest rzecz, która jest bezcenna i życie ludzkie. W związku z tym będziemy stawiać na bezpieczeństwo, a nie na wygodę kierowców, którzy niektórzy oczywiście, którzy nie dostosowują tej prędkości do 30 km na godzinę, uszkadzają sobie pojazd. Jeżeli jedziemy zgodnie z zastosowaną prędkością, jeżeli nie przekraczamy tej prędkości, nie ma mowy o uszkodzeniu własnego pojazdu. Z drugiej strony dziwię się tutaj opinii policji to bardzo, bo to właśnie policja powinna w dużej mierze i przede wszystkim edukować społeczeństwo, dlatego wypowiedzi ze strony przedstawiciela policji są, można powiedzieć, niedopuszczalne. To policja powinna edukować społeczeństwo i stać na straży porządku i bronić bezpieczeństwa ludzi, którzy giną na stołecznych drogach. W związku z tym bardzo nas dziwią opinie policji, która z drugiej strony opiniowała ten projekt. Opiniowała projekt, za każdym razem każdy projekt zmian w organizacji ruchu, które są wprowadzane, zawsze projekt organizacji ruchu, który jest wprowadzany na stołecznych drogach, jest poddawany opinii policji. Nie można tutaj mówić, że dana osoba nie przekraczała progów i tłumaczyć się w ten sposób. Absolutnie jest to, można powiedzieć, karygodne. Policja opiniuje, odpowiada własnym podpisem za to, że opiniuje pozytywnie bądź negatywnie dany projekt. W związku z tym nie mówmy tutaj o niewiedzy policji. Policja bierze również udział w opiniowaniu. Zawsze w opiniowaniu projektów organizacji ruchu. W związku z tym mówienie, że dane progi, można powiedzieć, nie spełniają danych wymagań, są informacją, które wprowadzają kierowców w błąd. Są informacją, które powoduje, że kierowca rzeczywiście nie będzie spowalniał, że będzie rzeczywiście uznawał progi spowalniające za wszelkie zło. Tak nie powinno być. Tak nie powinno być, bo policja ma również świadomość ze własnych statystyk, które posiada, że wciąż w ciągu roku na ulicach Warszawy ginie około 60 czy ponad 60 osób. Oczywiście te statystyki w porównaniu z latami 90. znacznie się poprawiły, bo wówczas w połowie lat 90. ginęło rocznie 200 osób na stołecznych drogach, ale mówimy cały czas o śmierci ludzi, więc każda śmierć osoby, nawet z tych 60, jest to śmierć i dramat konkretnej rodziny. W związku z tym mówienie policji, że dane progi spowalniające nie spełniają pewnego założenia, czy w pewien sposób podburzając kierowców, wyrażając takie opinie, jest, uważam, sprawą, gdzie rzeczywiście edukacja schodzi na dalszy plan. Praktycznie tej edukacji ze strony policji nie. Zastosowane progi na ulicy Rębielińskiej są to progi wyspowe zwalniające. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury przy zastosowaniu i zamontowaniu tego rodzaju progów stosujemy prędkość do 30 km na godzinę. Oczywiście mamy rodzaj innych progów, progi wyspowe. Tutaj mówimy o obniżeniu prędkości od 18 do 20-25 km na godzinę, ale progi wyspowe nie są stosowane przez Zarząd Dróg Miejskich, ponieważ te progi, czy tego rodzaju progi wyspowe stosuje się na drogach wewnętrznych, które nie podlegają Zarządowi Dróg Miejskich. Za moment rzekomy problem kierowców będzie rozwiązany. Cały czas podkreślam, są z stanowczością. To nie jest problem. Dostosowując prędkość do 30 km na godzinę, nie przekraczając tej prędkości, nie możemy tutaj mówić o problemie. Mówimy tutaj o naturalnej sytuacji spowolnienia ruchu, o którą wnioskowali mieszkańcy Targówka, mieszkańcy z okolicy ulicy Rębielińskiej, osoby, które na co dzień uczęszczają do szkoły, do przedszkola, znajdujących się w rejonie tej arterii. W związku z tym to nie jest problem. To jest naturalna sytuacja, która ma spowodować, że pieszy uczestnik ruchu na tym przejściu będzie bardziej bezpieczny, że będziemy go bardziej chronili. Natomiast te progi, które zostały zastosowane, są zastosowane tymczasowo, ponieważ docelowo będą zamontowane te same progi, ten sam rodzaj progów, czyli progi zwalniające wyspowe, natomiast o innym kącie nachylenia. Progi, które będą docelowo zastosowane, są już zastosowane przez tramwaje warszawskie na odcinku od ulicy Matki Teresy z Kalkuty do ulicy Wyszogrodzkiej. Oczywiście akurat ten rodzaj progów ma być docelowo zastosowany również tutaj. Natomiast na chwilę obecną czekamy na transport od wykonawcy. W momencie otrzymania transportu i progów te progi będą oczywiście zamienione i docelowo będą progi zastosowane na tym innym odcinku przez tramwaje warszawskie, na odcinku od Matki Teresy z Kalkuty do ulicy Wyszogrodzkiej. Natomiast po wyremontowaniu nawierzchni jezdni ulicy Rębielińskiej postanowiliśmy w związku z licznymi wnioskami zamontować te progi z tego względu, że jeżeli przez okres 2 tygodni doszłoby do potrącenia, wypadku śmiertelnego, zabicia w wyniku potrącenia
dziecka, myślę, że byłoby pytanie, dlaczego nic przez te dwa tygodnie nie zrobiliśmy. Dlatego ochrona pieszego, ochrona dzieci w tym rejonie, uratowanie chociażby jednego życia przez ten okres jest dla nas bezcenne. Nowe progi zostaną zamontowane w ciągu kilku tygodni. O tym się mówi. Najpierw chcieli, teraz wybrzydzają. Większość mieszkańców Saskiej Kępy nie chce już parkomatów. Co w zamian? O tym opowiada Jerzy Gierszewski z Urzędu Praga Południe. Proces praktycznie wygenerowania jakiejś konkretnej koncepcji, takiej, którą by należało wdrożyć, ciągle trwa. Odbywają się spotkania z mieszkańcami. Ostatnie takie duże, wielkie spotkanie odbyło się 14 marca na Saskiej Kępie i tam między innymi na tym spotkaniu zaprezentowano analizę organizacji ruchu na Saskiej Kępie, którą opracowało Biuro Drogownictwa i Komunikacji Miasta Stołecznego Warszawy. Zresztą ta analiza jest dostępna, bo jest zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miasta i właśnie Biura Drogownictwa. No i to spotkanie i wnioski wynikające z tej analizy spowodowały, że bardzo wielu obecnych na tym spotkaniu Saskokępian negatywnie się do tej całej analizy odniosło, mianowicie do całej koncepcji prowadzenia płatnego parkowania na Saskiej Kępie. Jakie były między innymi argumenty tych ludzi, którzy na tym spotkaniu argumentowali za tym, żeby jednak nie wprowadzić płatnego parkowania na Saskiej Kępie? Ano, między innymi takie, że około 30% miejsc do parkowania samochodów na skutek tej nowej organizacji ruchu i wprowadzenia płatności za parkowanie, o około 30% będzie mniej tych miejsc do parkowania dla samochodów. Dalej, uświadomili sobie mieszkańcy Saskiej Kępy, że będą też musieli zaparkowanie swoich własnych prywatnych samochodów na ulicach, nie na podwórku swoim, ale na ulicach, będą musieli wykupywać sobie abonament na ogólnie przyjętych zasadach, takie jakie funkcjonują, jakie obowiązują w mieście Stołecznym Warszawy. Były na przykład też takie głosy, że mieszkańcy mówili, no jak to, no przyjdzie do mnie mama, tata, siostra i postawi samochód, przyjdzie do mnie w gościnę i będzie musiała zapłacić ta osoba za ten czas parkowania na Saskiej Kępie. No niestety takie są efekty wprowadzenia płatnego parkowania na określonym obszarze, że pewnym regułom muszą podlegać wszyscy. W związku z tym większość się wtedy wypowiedziała w marcu, 14 marca, przeciwko wprowadzeniu płatnego parkowania na Saskiej Kępie. Ale oczywiście nie są to żadne wiążące, ostateczne decyzje. Prace trwają. Urząd Dzielnicy Praga Południe dostrzega pewnego rodzaju sposób na to, żeby zaradzić troszkę tej ciężkiej sytuacji, jaka rzeczywiście na Saskiej Kępie panuje, jeśli chodzi o parkowanie na samochodów. Otóż myśmy się skupili na tym, żeby przygotować taką analizę organizacji ruchu w sytuacji, gdybyśmy większość tych bocznych uliczek zorganizowali tak, że byłby na nich ruch jednokierunkowy. To oczywiście by zdecydowanie zwiększyło ilość miejsc do parkowania w sposób taki od razu skokowy oczywiście. I tu widzimy taką furtkę, taki sposób na to, żeby poprawić funkcjonowanie tego ruchu i poprawić mieszkańcom bytowanie na Saskiej Kępie, a jednocześnie nie zamykamy oczywiście tego tematu pod tytułem parkowanie płatne na Saskiej Kępie. Do tego należałoby pewnie również wziąć pod uwagę pewne trendy, pewne koncepcje, które się ścierają w mieście. To jeśli się okaże, że koncepcja zdecydowanego ograniczenia ruchu kołowego w środku miasta, w śródmieściu Warszawy będzie dominować, będzie zwyciężać, no to Saska Kępa, która w zasadzie jest też elementem tego śródmieścia szeroko pojętego, na pewno będzie musiała też podlegać tym regulacjom, które będą ograniczały ruch w mieście, a w związku z tym prawdopodobnie i na ten obszar będzie płatne parkowanie. No to jest oczywiście sytuacja dynamiczna, nikt tego jeszcze nie rozstrzygnął, nie przesądził. My pracujemy nad koncepcją jednokierunkowego ruchu w bocznych uliczkach. Myślę, że na jesieni będziemy się spotykali z mieszkańcami, prezentowali tę analizę i zobaczymy, jakie wtedy będą postępowania. Wspomniał Pan o tym ruchu jednokierunkowym. Jakie tutaj są właśnie plusy wprowadzenia takiego modelu? No więc na bocznych uliczkach każdy, kto odwiedzał Saską Kępę samochodem, wie, że jeśli ludzie parkują po jednej, po drugiej stronie, mimo czasami zakazów, no to bardzo trudno minąć się jadącym sprzeciwka, naprzeciwko siebie dwóm pojazdom. W sytuacji, gdybyśmy wprowadzili jednokierunkowy ruch na niektórych ulicach, czy na większości tych bocznych, to ta jednokierunkowość natychmiast umożliwia parkowanie ciasne po jednej, po drugiej stronie jezdni,
prawda? Ponieważ środkiem te 3-4 metry pozostanie wolnej przestrzeni na to, żeby się mogły pojazdy w jednym kierunku poruszać. I to jest taki najprostszy sposób. Oczywiście no nie jest to jakiś rewelacyjny pomysł, nie otwieramy otwartej drzwi, no ale wprowadzenie być może takiego sposobu organizacji ruchu na Saskiej Kępie rzeczywiście ułatwiłoby i parkowanie, no i płynność ruchu, chyba się to tak. Czy to w jakiś sposób na przykład zwiększyło także liczbę miejsc? No zdecydowanie tak. My tak sobie szacujemy u nas w urzędzie nasi inżynierowie, nasi fachowcy od ruchu drogowego, no, że to rzeczywiście by przybyło tych miejsc no, nawet kilkadziesiąt procent. Kiedy kolejne spotkanie z mieszkańcami? Nie mamy teraz konkretnego terminu, ale na pewno myślę, że te spotkania przede wszystkim nam się odbywały po wakacjach, czyli wczesną jesienią i wtedy one zapadały później po takich spotkaniach jakieś rozstrzygnięcie. Jeśli chodzi o tą analizę, którą przygotowało miasto, które tutaj ulice najczęściej są wymieniane w kontekście wprowadzenia właśnie płatnego parkowania? No oczywiście wtedy, gdybyśmy wprowadzili płatne parkowanie, dotyczyłoby to przede wszystkim głównych ciągów komunikacyjnych, takich jak Francuska, Saska, prawda, Zwycięzców, czyli tych głównych ciągów komunikacyjnych. Pewnie bocznych uliczek, tych drobnych, niewielkich uliczek, ten obszar by nie obejmował, ale no, prosty odruch, prawda? Tam, gdzie nie byłoby płatnego parkowania, jest pytanie, czy wtedy nie byłoby nieszczęście, bo tam by wszyscy chcieli zaparkować, żeby nie płacić. Musi to być jakiś przemyślany system tego parkowania tak, żeby no, tego typu wąskich gardeł nie tworzyć. Tak jak mówię, ta analiza jest dostępna, można się jej przyglądać, ale zdecydowanie zaczyna się od długich ciągów komunikacyjnych. Czarne chmury zbierają się nad budową Czerniakowskiej Bisy, czyli przedłużenia ulicy Gagarina w kierunku Siekierek. Start inwestycji może złapać opóźnieniem. Wszystko przez protesty mieszkańców, którzy twierdzą, że droga będzie przypominać bardziej autostradę niż miejską arterię. O czym rozmawiałem z Tomaszem Kunertem z ratusza. Proces akceptacji tego projektu tak naprawdę już się odbył. Było kilka spotkań z mieszkańcami. Na temat tego projektu wypowiadały się różne organizacje społeczne i ten obecny jakby plan budowy Czerniakowskiej Bis jest jakby efektem uwzględnienia tych uwag mieszkańców, które były możliwe do uwzględnienia. Możliwe do uwzględnienia ze względu na obowiązujące przepisy prawne, jak również to, jaka ma być ta droga, jakie jest nasze wyobrażenie miasta, dlaczego ma służyć ta droga i jak ona ma funkcjonować w całym układzie komunikacyjnym miasta. Czyli nie bierzecie pod uwagę jakichś dodatkowych spotkań z mieszkańcami? W tym momencie, tak jak już powiedziałem, takie spotkania się odbyły. Dwie organizacje i jedna osoba prywatna odwołały się od decyzji środowiskowej do samorządowego kolegium odwoławczego. Czekamy w tej chwili na decyzję, na rozprawę SKO na ten temat. Te uwagi mieszkańców, które były przekazywane na spotkaniach, które mogliśmy uwzględnić, zostały już uwzględnione. A czy to w jakiś sposób może opóźnić termin rozpoczęcia prac lub ewentualnego zakończenia prac? Budowa tej ulicy jest zaplanowana na lata 2016-2017. W tej chwili proces przygotowywania tej inwestycji jest wstrzymany. Wstrzymany przez właśnie oczekiwanie na rozprawę w SKO i na wydanie wyroku przez SKO, bo wydanie tej decyzji środowiskowej jak gdyby umożliwi nam kolejne kroki administracyjne do budowy tej ulicy. Przypomnijmy, jak ona będzie wyglądać. Dziś tej ulicy tak naprawdę nie ma. Kiedy jedziemy ulicą Gagarina do Czerniakowskiej, za Czerniakowską mamy kilkadziesiąt metrów ulicy i dalej ona tak naprawdę znika. W planach jest budowa połączenia Czerniakowskiej z trasą Siekierkowską właśnie za pośrednictwem tej nowo wybudowanej drogi. To będzie ulica o dwóch jezdniach. Na każdej z tych jezdni będą dwa pasy ruchu. Będą oczywiście chodniki, drogi rowerowe. Drogi rowerowe oddzielone od chodników. Nie będzie to jeden wspólny pas ruchu. Dodatkowo jeszcze na tej ulicy będzie wytyczony taki specjalny pas autobusowy. Dość nietypowo, bo on będzie na środku. Czyli autobusy będą na niego wjeżdżały jakby na środek drogi, wykorzystując w ten sposób miejsce pod przyszłą budowę tramwaju. Na tej ulicy zaplanowano 6 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną i oczywiście z przejściami dla pieszych. Radio Zgold. Jesteśmy blisko Ciebie. A skoro przy problemach jesteśmy, to teraz czas na Ursynów. Tam mieszkańcy chcą zablokować projekty przebudowy ulicy Stryjeńskich, bo boją się korków. Według planu ma ona zostać zwężona z 2:1 pasa ruchu. Zarząd Dróg Miejskich, Karolina Gałecka. Ulica Stryjeńskich i zmiany na ulicy Stryjeńskich jest to projekt, który, przypomnę, został wyłoniony przez samych mieszkańców
w zeszłorocznym budżecie partycypacyjnym. Był to projekt, który uzyskał ponad 11 tysięcy głosów, a co za tym idzie, był jednym z projektów, który uzyskał tak bardzo dużą liczbę głosów, wybrali go sami mieszkańcy. Przypomnę również, że ideą budżetu partycypacyjnego jest to, że jeżeli wybrali dany projekt mieszkańcy, to miasto jest zobowiązane do tego, aby go zrealizować. W związku z tym my oczywiście ze swojej strony chcemy jak najlepiej poinformować mieszkańców, tych, którzy być może nie brali udziału w głosowaniu, są przeciwni temu projektowi. Chcemy oczywiście jak najlepiej poinformować na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się pod koniec kwietnia. My ze swojej strony jako Zarząd Dróg Miejskich prosiliśmy również Centrum Komunikacji Społecznej o spotkanie się w tej sprawie z mieszkańcami. My również będziemy w tym spotkaniu brali udział. Chcemy oczywiście przedstawić projekt, który będzie zawierał pewne poprawki sugerowane przez samych mieszkańców, którzy niekoniecznie są zadowoleni z tych zmian. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że w tym momencie nie mówimy już tutaj o samym projekcie. Ja przypomnę, że projekt zakłada generalnie zwężenie ulicy Stryjeńskich z dwóch do jednego pasa. Tutaj celem tego projektu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa. Ale mówimy w tym momencie o samym zamyśle i realizacji projektu budżetu partycypacyjnego. Przypominam jeszcze raz, że celem i założeniem budżetu partycypacyjnego jest to, że w momencie wyłonienia przez samych mieszkańców podczas demokratycznego głosowania jakiegokolwiek projektu, my jako miasto jesteśmy zobowiązani wręcz do realizowania tego projektu w danym roku kalendarzowym. W związku z tym jakby dyskusja w tym momencie opiera się na tym, czy realizować, czy nie realizować. My jako miasto jesteśmy zdania, że nie jest dopuszczalne, aby nie realizować projektu, który został wybrany przez samych mieszkańców. Nie mieści się to w regulaminie, jest to niezgodne z regulaminem, jest to nie w porządku wobec samych mieszkańców, którzy wybrali ten projekt w ramach głosowania. Ale powtarzam, jesteśmy oczywiście otwarci na sugestie, będzie kolejne spotkanie z mieszkańcami pod koniec kwietnia. W tym spotkaniu będziemy brali udział, będziemy również prezentowali na tym spotkaniu poprawki, które zostały do projektu wdrożone po opinii mieszkańców. W związku z tym liczymy, że oczywiście te osoby, które nie są jeszcze przekonane, będą przekonane, a sam projekt jak najbardziej zostanie zrealizowany, bo to się należy tym mieszkańcom, którzy głosowali za tym projektem. Nowoczesne parkomaty, więcej miejsc dla niepełnosprawnych, wprowadzenie płatności kartą bankomatową. Ratusz chwali się poprawą jakości w strefie płatnego parkowania. Dzięki modernizacji systemu do kasy miasta w ubiegłym roku wpłynęło ponad 83 miliony złotych, o czym rozmawiałem z Karoliną Gałecką z Zarządu Dróg Miejskich. Łącznie w 2015 roku wpływy ze strefy płatnego parkowania niestrzeżonego wyniosły 83 miliony złotych. Na tę sumę składają się opłaty w parkomatach, abonamenty, karta bankowa, opłaty wykonywane przez telefon komórkowy, jak również opłaty dodatkowe w strefie, czyli potocznie mówiąc mandaty. Oczywiście te wszystkie wpływy, roczne wpływy ze strefy płatnego parkowania niestrzeżonego wpływają do budżetu miasta. Pamiętajmy, że Zarząd Dróg Miejskich jest jednostką budżetową, w związku z tym wszystkie wpływy ze strefy płatnego parkowania są przeznaczane czy kierowane do kasy miasta, a następnie przeznaczone przez miasto na remonty, utrzymanie dróg, oświetlenie, na obiekty mostowe, czyli generalnie jednym słowem na infrastrukturę drogową. Ale oczywiście pamiętajmy, że strefa płatnego parkowania jest cały czas modernizowana, gdzie wprowadzamy oczywiście sukcesywne zmiany w organizacji ruchu. W zeszłym roku stworzyliśmy 120 projektów, które wprowadzały zmiany w organizacji ruchu, likwidowały miejsca tam, gdzie była kolizja na linii kierowca-pieszy, ale również wprowadzaliśmy miejsca, które zgodnie z przepisami były możliwe do wytyczenia, a były konieczne i potrzebne do parkowania. Pamiętajmy jednak, że strefa płatnego parkowania niestrzeżonego to nie tylko wpływy, to nie tylko zmiany w organizacji ruchu, ale przede wszystkim celem strefy jest to, aby mniej pojazdów przyjeżdżało do centrum i aby strefa zwiększyła rotację na miejscach postojowych. Taki jest główny cel strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. To nie jest parking, to nie jest usługa, którą oferuje miasto. Strefa płatnego parkowania ma właśnie zniechęcić kierowców do parkowania w strefie i zwiększyć rotację, czyli generalnie zachęcić do parkowania tylko tych kierowców, którzy nie mają wyjścia i musieli przyjechać swoim własnym samochodem, a tych, którzy nie muszą, zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej czy z innej formy transportu. Taki jest główny cel. I o tym trzeba pamiętać, ponieważ strefa płatnego parkowania niestrzeżonego tak naprawdę nie jest parkingiem, nie jest usługą.
Strefa jest wprowadzana przez większość miast w Polsce i to nie tylko tych dużych jak Wrocław, Kraków czy Gdańsk, ale także mniejsze miasta korzystają z strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, jak Browisk Mazowiecki, Lublin. To są miasta, które również wprowadzają strefę płatnego parkowania niestrzeżonego, a cel oczywiście w tych wszystkich miastach jest ten sam, czyli zmniejszenie potoku pojazdów do centrum i zwiększenie rotacji na miejscach postojowych. Jeśli chodzi o miejsca postojowe, to trzeba pamiętać, że według naszych badań i analiz między godziną 12 a 16 strefa płatnego parkowania niestrzeżonego jest odłożona w 100%. Oczywiście to wszystko zależy również od rejonu, od miejsca, gdzie dane badanie jest przeprowadzone, bo to odłożenie miejsc postojowych również może się wahać i różnić w zależności od tego, w jakiej strefie się znajdujemy. Czy jest to strefa, gdzie jest to strefa zamieszkalna, czy jest to strefa, gdzie większość to punkty usługowo-handlowe. To ma znaczenie, natomiast nie zmienia to faktu, że przez ostatnie 4-5 lat między godziną 12 a 16 ta strefa płatnego parkowania jest obłożona w 100%.